serdecznie. Dzisiaj jest ten piękny wieczór. On się nazywa Halloween. I to jest taki piękny czas, kiedy no, zdarza się, no wiecie, te wszystkie stwory. A tak na serio, co witam was tutaj. Gość z totalnie nową twarzą, więc zapraszam do oglądania. Dziś będzie tutorial. I tu specjalny, jak świętować Halloween. Wspomniane oczywiście straszne dekoracje, czyli tu mamy taką postać, albo taką postać. No po prostu coś, co przeraża. No i oczywiście konkretny strój. I to nie ma być jakiś policjant, ani nie wiem, lekarz, no to co? Przecież tak to ja nie pocałujecie, tak? Ma być tu coś strasznego. Może tak jak ja, rzecz jasna. W tej pięknym kapelusiku, jako grabarz. No może tak? A nie, tak to wygląda jak mylę spod ulicy, ale spokojnie. No ale ten kapelusz bardziej dodaje uroku. No i widzicie, i wyglądam jak uliczny grabarz. A kolejnym etapem są oczywiście straszne gry. To nie takie byle jakie gry. To mają być takie gry jak Jericho, Dead Space, Resident Evil, a może być nawet ten, no, Outlast, który kiedyś był modny, ale teraz no on już no, nie jest modny, ale niektórzy twierdzą, że wciąż straszy. To ma być jakaś taka wyjątkowo przerażająca gra. A filmy to najlepiej, żeby to był dowolny horror. Wiecie, takie slashery. Nie tylko te z lat 80., ale również współczesne. Ja osobiście bym polecał Dom Tysiąca Trupów. Film takiego zubiego. Ale wisienką na torcie jest oczywiście muzyka. Coś, co podkręca klimat tego pięknego święta. Mianowicie, tak jest zespół. Chodzi tu oczywiście przede wszystkim o black metal oraz death metal. To one podkręcają najbardziej. Wiecie, z black metalowy mogę polecić Behemota, Burzuma. Bardziej kameralnie i bardziej mniej przerażające to Dingmonier, wiecie. No a z death metal to może Napalm, tam Death czy Cannibal Corpse. No naprawdę mowa o czymś naprawdę wyjątkowo mocnym. Ale można też zastosować się o około halloweenowe, czyli takie, można by powiedzieć, no straszne, ale tak mało straszne, ale luźno nawiązujące oczywiście do tematyki straszenia, wiecie, Iowa, Nightmare, czy może nawet dowolna płyta Roba Zombiego, czy Powerwolf, wiecie, power metal z takim zacięciem jak u Drakuli, no. Piękno Halloween jest po prostu istotą. I pamiętajcie, że wasz dom może wkurwić nie jednego katola. Ale spokojnie, możesz z nim podyskutować kulturalnie i wesolutko. No, wesolutko w sensie wytłumaczyć, że to taka głupia zabawa, to tylko święto. Mamy do tego prawa. No, i wiecie o co chodzi. No bo na dzisiaj to wystarczy. Dziękuję za uwagę i wesołego Halloween! Wy nie musicie słuchać swoich rodziców. Wy macie to świętować.